Józef Piłsudski z Żułowa. Józef. U nas wasze pismo. K naczelstwu psychiatryczkiej balnicy, świecitelia, niczłowieczek. Elektryczny tok. Bezprzerywny. Через кровать сразу, когда я лежу, электризация, а это вредно сердцу. Беспрерывно. Я не должна этого терпеть. Уже неделю он пьет одну воду. Все отравлено, даже яйца. А я ел яйца в Сибири. Хорошо, яйца я съем. Яйца съем и все. Прощайте. Господин стажер, зачем так ужасаться? Я? Да нет. Хватит! Хватит! Оставь! Успокойся, успокойся. Ничего не происходит. Спокойно. Спокойно. Дыши. Дыши. Спокойно. Спокойно. Для этого у нас существуют санитары. Я попробую, если господин доктор разрешит. Спокойно. 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 Дыши. Дыши. Спокойно. Elektryczny tok, Żuła, Józef, Żuła. Da no, to jest elektryczny tok. Thank you.
Idziemy przez bramę dla personelu. Teraz tam nie ma straży. Za murem czeka Sulkiewicz z łodzią, żeby nie jechać przez miasto. Zdoła się obywatel sam przebrać? Płaszcz schowałem w pralni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gospodin główny wrać. Mazurkiewicz, weterej miał że nie, wraci. Один я. Я договорился с ним на беседу при помощи телефона. Мне очень жаль. Какие-то пройдохи шатаются у боковых ворот. Проверьте. Господин главный врач, этот стажер, Мазуркевич, позвал Пилсудского к себе. Говорят, что у вас в больнице находятся жестокие преступники. Я хотел спросить об одном из них. А то, что он пил кровь, это правда? На самом деле, это все домыслы. Вы вызвали Пилсудского? Да. Зачем? Я подумал, что у меня очень интересный случай. Этот человек притворяется. Это заключенный, которого привезли к нам для наблюдения. Где он сейчас? Я... Простите. Я приказал увести его в камеру. Вы из газеты, не так ли? Да, Михалков. Простите, вы должны были ждать. Мы с вами побеседуем. Прощайте. Не только надо проверить, что с этим Пилсудским. Минут спозднения. Что робимо? Żadnych hałasów. Idziemy. Ej, wy! Po jakomu здесь делу? Nie twoje собачье дело. Что? Nie twoje собачье дело. Ёб твою заблёванную мать. Как будто это не один он, но множество людей. Дежурный! Но существует лишь он. Один. Это чувствую. Дежурный! Thank you.
Высоцкий вернулся к себе? Не со мной. Ciało mdłe. Przyszedł jeden dziennikarz, trzeba było przyjechać, a potem jeszcze. Co za dziennikarz? Herbaty macie? Już robię. Jajecznicę chcesz? Kiedy pociąg? Czekają nas za Homlem. Rano mamy dwa pociągi. Rano to już mnie będą szukali. Byle z miasta, potem do Homla. Do Rewla, za godzinę i kwadrans. Pomożemy się, kto go goni. Pomoże mi się kto ogolić! Życia bez drukarni, partii, żadnej bibuły, żadnej roboty. Pół roku, co? Ziuk. No, pół roku, co? Dobrze, dobrze. Pół roku. Herbaty ci przyniosę. Zostań. Ziuk. O, tak dobrze.
Ludzi chętnych do roboty coraz mniej. Wpływ w społeczeństwie spada. Kiedyś socjalista to coś znaczyło, dzisiaj kryzys i martwota. A jak mnie brali do Cytadeli, liczyłem stan. Było z 500. Teraz 300, grubo licząc. Może to i tak musi być. Dla innych to już sprawa. Co ty gadasz? Na nic moje prace, to gadam. Tak to widzę. Trzeba by kogoś nowego na szpicę. A mnie to trzeba wreszcie pożyć. Z Marią. Z Wandzią. Na razie trzeba ci odpocząć. Przeprowadzę was przez granicę do Jotki we Lwowie. Tam dłużej wytchniesz. Odpoczynek to już był. Karlsbad był. Józef Zubowa. Jajce siem. Wody wsio. Oj, muszę wreszcie pożyć. Z dala od gadania o Polsce. Gościa masz. Pozwolisz, że przedstawię. Mój kuzyn zjechał, jak spałeś. Szczucki. Dąbrowski. Podobno spał pan 30 godzin. Słaby pan, widzę bardzo. Prosto ze szpitala. To może w czym pomóc? Handluję drzewem. Jakby pan szukał pewnego zajęcia. Co? Do domu was wezmę, nakarmię, utulę. O, oddech złapiecie. Taki młody, taki chory. To może naleweczkę. Przecież ja wiem, że pan jest Piłsudski, przywódca polskich socjalistów, co uciekł z więzienia. Nie byłem w więzieniu. Uciekł. Nie ma co się bać, nie powiem. Ale przypadek wykorzystam i dodam coś. Od siebie. Ten kraj nigdy nie miał lepszego czasu jak teraz. Pod carem. Nigdy. Wszystko rośnie. Kolej. Fabryki. Wolność. Ja na ścianie mam kościuszkę. I co? Wolno. Żyć się chce. A wam ciągle mało. Ludzi burzycie. Wiarę gubicie. A wszystko pod szantażem Polski. Polska, 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 Polska. A tu nie ma już wolnego miejsca. Między Rosją a Niemcami nie ma już wolnego miejsca. I naprawdę nie należy ludzi oszukiwać. A panu to by trzeba tak mordę obić, żeby się pan okręcił i trochę świata zobaczył. Pan się nie krępuje. Może by się pan wtedy zorientował, że to jest kwestia woli. A nie geografii. Taki szczery i sielsko-kurewski, że mi siłę wrzucił. Miejsca nie ma. Siłą do kompanii prosić nie będę. Póki co. Pan Jędrzejewski u siebie. Rozmówić się chciałem. Jędrzejewski... 14. Klucz wisi. To pewnie wyszedł. Dziękuję. Słucham pana. Kim jest ta dama w
czerwonym tam, koło Jędrzejewskiego. Klementynka. Kokota? Kokota nie, ale dama też nie. Kiedyś dostaniesz za to medal. Klementynka. Witam, panowie. Od czasu, jak wróciłem na wolność, mówiłem, by się przygotować do takiej sytuacji. Przyszła. Trzeba wykorzystać wojnę Rosji z Japonią do naszych, polskich celów. Po to byliśmy w Tokio. Po to załatwiliśmy pieniądze. Dlatego namawiam, żądam, by zmienić naszą taktykę. Trzeba za to kupić broń. Buntować poborowych, strzelać do szpicli, do żandarmów. Terror. Terror wobec państwa terroru. Taktyka czynu. Bzdura. Nie ma danych, które by ze sprawy polskiej uczyniły teraz monetę polityczną mającą obieg. Nie zgadzam się na rozlewanie krwi. Zgadzam się na nic nie robię, nie zgadzam się na martwotę. Jesteś demagog. Ty jesteś filozof. Oświadczam, że jestem przeciwny zmianie taktyki. Jestem przeciwny rozdawaniu robotnikom broni. I chcę to głosować. Proszę o chwilę przerwy. Chcemy rozdać materiały o naszym stanowisku w sprawie kupowania broni i powołania organizacji bojowej PPS. Jakieś kłopoty? Nie. No, to proponuję głosowanie. Kto jest za przejściem w taktykę czynu i stworzeniem organizacji bojowej PPS? Jeszcze chwilę. Jedna chwila. A mógłbym cię tu prosić? A w jakim celu? No chodź, nie bój się. Widzicie to, co ja? Już zawsze go noszę, wiesz o tym. No właśnie. Ty nosisz. Ty nosisz! Więc pozwól innym też. Głosujmy. Nie
Myślałem, że trzeba będzie robić nową, ale miała gotową fotografię. Gorczą. A nawet dwie. Panowie, Maria. Zasiedzieliśmy się. Dobry wieczór. Rachunek poproszę. Za wczoraj też? Tak. A ile to będzie? Panowie, to jest moja pasierbica, Wandzia. Tu poznaj moi przyjaciele, najbliżsi ludzie naszej sprawy. Witold Jotko. Jotko, doktor. Wójcia Kwiatka, to znasz. To jest Michał Sulkiewicz, ze słynnego rodu tatarskiego. A to jest sam Sławek. Walery Sławek. Znany też jako Gustaw. A czasem także i Konrad. Gustaw Konrad Walery Sławek. Gustaw. Walery Sławek. Walery. Zapraszamy do was. Proszę. Dużo czasu zeszło. Wiem, że się zasiedziałem. Naprawdę ważny dzień. Wiedziałem, że się Jędrzejewski będzie upierał, no, ale wspólnymi siłami, wespół. Córciu, przepraszam, zapomniałem. Zdanie, Strychuk. Kwestia ćwiczeń. A ty, które oko masz słabsze? Oba. To dzidą rzucaj. Pani ciotko, tak samo. A ty możesz mnie uczyć. Od dziecka strzelę. To szkoda marnować kuli. A wy jeszcze raz. Tylko nie w plec. Jak to widzisz? Ilu ludzi będzie? Odezwy poszło 9000. A jak ty to widzisz? Szeroko. Na cały plac Grzybowski. Cię zaraz po sumie. O 11:00. Walek lewe drzwi. Ty środkowe. Thank you.
górę. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Ten czekanków orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił. A nadzieją podniecany, woła na nas z górnych stron. Powstań Polsko z krusz kajdany, dziś twój tryumf albo zgon. Ej, to Polak na bagnety, żyj z powodą Polsko, żyj. Takim hasłem cej podniety, trąbo nasza wrogą drzwi, trąbo nasza wrogą drzwi. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie! Polak na bagnety, uwaga! Cały na placu Grzybowskim w Warszawie. Myślisz, że to dobra droga? Strzelanie do ludzi? Na ten
czas jedyna. Łatwo ci to idzie. Gadasz jak pensjonarka. Krzywda zawsze rodzi krzywdę. Marazm lepszy. Dla sumienia, na pewno. Ziuk. Ktoś chce z tobą porozmawiać. Prosił mnie o to dwa razy. Jest w Zakopanem. Kto? Zrób to dla mnie. I co? Sam też będziesz strzelał? Czy wyślesz ludzi jak na Grzybowskim? Piździuk. A sam spokojnie pod Tatrami. Piździuk. Tchórz, prowokator. Tak co? Nie mów. Nigdy. Co? Najpierw krew na demonstracji. Trupy. No jak trupy, to odwet. I bombami w drani. Ale oni też szykują odwet. I tak w kółeczko. Zawsze mówiłem, żeś filozof. A mnie nie o trupy chodzi. O przyzwoitość. A przyzwoitość to jest wtedy, kiedy ten, co zabija, ma równe szanse i sam ginie. Tyle tej mojej filozofii. Jak strzelam do ruskiego generała, mam sam ginąć? W imię czego? Żeby zachować człowieka. To jest wojna, a nie uniwersytet. Pierwszy raz od pół wieku ruskie uciekali przed Polakami. Cały świat o tym pisze. I naprawdę? Nic cię w tym nie przeraża? Tak, przeraża. Że bomby dotrą dopiero na wiosnę. Ziuk! Witam obywatela Prystora. Nowego szefa Wydziału Spiskowo-Bojowego PPS. Witam obywateli Piłsudskiego, Sławka i Sulkiewicza. Przedstawicieli Centralnego Komitetu Robotniczego PPS. O, a ty wiesz, że my się znamy z Ziukiem już 15 lat. 15? No daj się już wolna. Litewska sitwa. Tatarsko-litewska. Как там на границе? Мокро. А дорога в Варшаву как? Долгая? Короткая. Собрал людей? Да. Ждут? Две пятерки. Ты сказал. А, то. Не могу извлекать. Пойдем! To dzieci jeszcze. Ręczę za nich. Witajcie. Wiktor. Kostek. Ernest. Generał Nolbien. Odpowiada za bicie, aresztowania, szpiclowanie i jatkę na Grzybowskim. Przyszedł czas zapłaty. Zadanie wymaga się swojego przygotowania. Olgen wie, człowiek nie głupi. U niego to żaden zwyczaj, który chcemy wykorzystać. Wszystko musi zobaczyć na własne oczy. Darzy trupy swoich ludzi. Serce mu inaczej bije, jak sam wszystkiego doglądnie. Co jest? Przyszła wiadomość z miasta. Kwiatka aresztowali.
Dorwiemy skurwysyna. To co? Nie ma na co czekać. Oberek. Kostia! Kostia! Dawaj! 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 Wyjaś! Balek! Już ich słyszę, jak szczekają. I po kostkach. Było siedzieć w domu. Było się nie urodzić. Zjazd mojej PPS. Szczekają, bo się zajęliśmy konkretem. Budowaniem siły, a oni co? Przejmowaniem władzy w partii. Korwic, Kon. Kto ich zna? Kto ich zna? Przyszedł. Cicho się zrobiło. Dla ludzi to jednak legenda. Dlatego trzeba to sprytnie zrobić. Jaki spryt? Po co? On nie ma nic wspólnego z socjalizmem. Niepodległość, niepodległość. Ale posłuch ma. Organizację bojową traktuje jak swoje wojsko. Niedługo przyłożą nam pistolet do głowy. Chcesz tego? Chcesz? Idziemy.
Od czasu Krakowa, gdzie PPS zainicjował taktykę czynu, minęły 2 lata. Wiele się w tym czasie wydarzyło, dobrego i złego. Nasze bojówki przeprowadziły prawie 1000 zamachów. Niestety powołana w tym celu organizacja bojowa w krótkim czasie zaczęła żyć własnym życiem. Zwłaszcza jak została prywatną armią towarzysza Wiktora. A wy w ogóle chcecie gadać, czy będziemy tak przemawiać? Proszę. Ja wiem, że mam wisieć. Chciałbym chociaż wiedzieć za co. Postawmy zatem jasno sprawy, które nas dzielą. Nas, dawny PPS, który prowadzi organizację bojową, i was, którzy przejęliście w partii władzę. Były wybory, mamy demokratyczne mandaty. A ty nie możesz pogodzić się z nowym obliczem PPS? Nowe, nie przeczę. Większości delegatów nawet nie znam, chociaż jestem w partii od lat. Z partii, która miała 300 osób pod twoim dowództwem, dzisiaj mamy 15 tysięcy. Niech i tak będzie. Porozmawiajmy zatem o naszych winach. W materiałach czytam zawieszenie organizacji bojowej. Czyli tego, cośmy wspólną krwawicą przez te 2 lata wypracowali. Jedynej realnej siły, która jest przy nas. Przy tobie, nie przy partii. Czyli naprawdę chcecie to zrobić? Ja nie biorę odpowiedzialności za bojowców, którzy prędzej dadzą się zabić, niż oddadzą broń. Towarzysz Wiktor nam grozi? Oj, to jest atmosfera ostatnich miesięcy. Szczucie i prześladowania. Każdy ma to, na co sobie zasłużył. Bytle! Co, do mnie, do nas też będziesz strzelał? Przepraszam, poniosło mnie. Ostatnie zdanie, dobrze? Ale sprawa najważniejsza. Dążenie programowe do odzyskania niepodległości Polski. W projekcie uchwały to ma być wykreślone? Istota naszej myśli? Naszej walki? Nasza nadzieja? Gdyby było wykreślone, pozostać w partii bym nie mógł. I 2 kreski. Jak długo? Długo. Futra są osłabione, szczególnie prawe. Astma. I kawerna za żebrem. Powietrze pan zmienia, w góry jeździ. Plany są. Serce gubi rytm. Serce to zawsze miałem prędkie. Do wszystkiego. Leki kupiłeś? Nie dał leków. Jak nie dał? Nic nie dał. Nul. Zero. Daj receptę. Pójdę, kupię. Co kupisz? Co kupisz? Za co? Za co? Może ci się ktoś oferował z pomocą?
Komu to piszesz? Sobie. Sobie. Pamiętniki. Jak mnie wyrzucili z partii, którą sam założyłem? Może trzeba było porozmawiać. Z kim? Z tymi bydlakami? A jak oni mają rację? To się wydasz za Chorwica albo za Kona. Bo za Róże Luksemburg najlepiej. Chodź. Chciałeś z bliska widzieć, jak gęba gnije? Lekarz mówił, że się goi. Goi się, goi. Nie wiedzieć po co. Dawno cię nie było, przyjacielu. Lewanda była. Kilka razy. Dziś też chciała przyjść. Spacer na zdrowie zawsze dobry. Co udajesz? Drzwi nie otwierasz. Zobaczyć się nie pozwalasz. Ty chcesz zobaczyć moją gębę? Takiego mnie pamięta, jak myślisz? Co? Paniska pełną gębą. Zbiorę monetę, zęby zrobisz, brodę zapuścisz. Tak, brodę, palce, oko, ucho i no nie słyszę na jedno. Żyć trzeba. Nie trzeba. Tylko na razie nie mam odwagi. Przestań. Pełne? No pełne, pełne. Ale nie ma strachu. One się już na mnie poznały. I powiedziały, że lubią i nie wybuchną. Widzisz, ciebie też lubią. I co? Był? Nie. Co robiłeś tak długo? Wybiłem drzwi i wszedłem do środka. I nie ma go. Nie. Musiał gdzieś wyjechać. Listy zostawiłem. Ubrania były? Tak. Co to masz? Bomby. Kochany jesteś. To ja pozwolę sobie, panie, ponownie zaprosić. My, dzieci rewolucji, zawsze w natarciu. Nie wiedziałem, że jest taki amator. Arbaty mi tu darmo dają. Na swoją depeszę sadzę w pierwszy pociąg.
Что происходит? Арештовали кого? Сил, мой брат. И веры. Nerwy cię tłuką. Z partii nas wylali, ale zostało przy nas trochę ludzi. Cała bojówka. Ilu zostało? Ilu ludzi? Polacy niepodległość mają w dupie. Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy. Obejmiesz komendę tego, co zostało? Spojrzysz świeżym okiem. Może co zobaczysz. Panie już są. Jak już miałem jechać, to wziąłem żonę. I Ola się zabrała. Znasz Olę? Szerbińską. Jeśli co się dzieje, co ty robisz? Przeprosz, panie, za mnie. Powiedz, że sprawy partyjne i w ogóle. Wymyśl coś, że nie mogę. Bo nie mogę. Pomyśl, co mówiłem. Przepraszam. Torba. Jak to było? Hukiem ludzi obudzić to rzeczywiście nowoczesna koncepcja. No i co? Obudzili się rodacy? A może doszło do nich, że to japońskie pieniądze i obce ręce? A niby tylko Polska, Polska, Polska. A pan czego sobie życzy? O! Rozumiem, że u pana też cały czas ojczyzna w gębie. Jak tylko można. Czy to błazny? Ojej. No pewnie ma pan rację. No, pewnie tak. No. Ale dzisiaj koniec karnawału. Bawimy się. I dlatego pańskie wątpliwości mam w dupie. Czy można? Pilne spotkanie. Ale chwilę tylko. Chciałam namówić, żeby przyjechał pan do Warszawy. Ja mam pod sobą kilka składów broni. Ludzie chcieliby zobaczyć legendę. Obiecałam im, że spróbuję. Oni potrzebują po tym wszystkim, po rozłamie jakiegoś oparcia. Kogoś potrzebują. Kogoś, jakiegoś tak... punktu odniesienia. W dobre ręce. Za dnia. A, no to teraz jasne. Bo jest na co patrzeć.
Są. Wacza to dzień. 15 sekund dłużej. Naszą drogą szybciej. Chorzo. Zwłaszcza po nocy. A teraz wy tu za karę czekacie, a my na spacer. Sami. O. Madam? Peron 82 kroki. 50 metrów. A od miejsca, gdzie będą stały konie, 300 metrów. Pół minuty. Szybki jesteś. Bo młody. Wagon pocztowy idzie jako pierwszy za lokomotywą. Pancerny? Tak. A za nim wagon, gdzie ochrona. Czterech zwykle żandarmów. Dzielimy się na trzy grupy. Idziesz pierwszy. Żandarmi i lokomotywa. Gorgol, budynek dworca, telegraf i telefon. My z prystorem, wagon pancerny. Mamy trzy bomby. Jedna na żandarmów, druga na tory, trzecia twoja. Na wagon pancerny. Tylko żebyś nie zaczynał... Wiem, co robić. Może wyglądam na szczawie, ale wiem, co robić. Молодец. Я сам так и бывал, да, что себе дивить. А Славик говорит, что это добрый хлопок, дуже робит. А же вырывны. Я ему себе не дивлю. Славка бы взял. Взял бы, а не хочу. Хандра. Już trzy razy go prosiłem. Poproszę i czwarty. Wejdziesz do mnie? Muszę wracać. Nie musisz. Gospodyni będzie czekać. Nie będzie. Zaśnie. Albo dobrze, chodźmy do ciebie. 216 kroków niedaleko. Będzie skandal. A niech będzie. To ja już wolę u ciebie. Tak. Gdzie piesza? Thank you.
tak nie cierpiał. Appendix. Potem się rozlało na całe ciało. Sam przyjechałeś? Pytam się ciebie, czy sam przyjechałeś? Rozwodu, słyszysz? Nie dam! Sama jestem. Nie dam rozwodu. Nie pozwolę pójść na pogrzeb. Nie pozwolę. Krystor. Arciszewski. Ja. Jedziesz ze mną. Jedziesz ze mną. Nie zostawię jej. Wariat. Ja się do niej modlę. Wariat. Ona jest święta, wiesz? Święta jest, ale to jest inna rzecz. Pociąg pełen pieniędzy, a nas jest tylko garstka, z czego połowa pierwszy raz w boju. Nie zostawię jej, rozumiesz? Kto ją na cmentarzu odwiedzi? O świecie opowie? Ostatni raz taka akcja. Pożytek ze mnie żaden. Ręce masz zdrowe. Tak. Ręce zdrowe. Ręce. No. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. Szansa 1 na 3 albo i mniej. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. No, szkoda. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. Ręce zdrowe. Szkoda. Razem by było raźniej umierać. Thank you.
zastup cię. Wtara już la. Holodoj, kinul. Żop twój mać! Ja nie znaję. Po czemu? Ja nie znaję. Dawaj trzecią. Trzy senatorach. Nie wybuch. Żop twój mać. Czytają do piaty i wracają bombu! Adrin! Dwa! Trzy! Cztery! Wojna! Cicho! Idzie! Dawaj! Wszystko w porządku? Da. Szybki jesteś. Do koni! Do koni! Do koni! Żyjesz? Żyję. Nareszcie. Pociąg Dilla za 4 minuty! Jest co dzielić. Organizacja bojowa. Umarła. Na bibuły, na broń, na... Na wojsko. Magnet is dead!
mi zboczonego zbiórka! Kto dowodzi? Kto dowodzi? Jób twoją mać! Kapral Matejkiewicz. Co tu robił dzieci? Nie wiem, panie komendancie, godzinę temu... Zdasz pan broni dokumenty. O strzelcach możesz pan zapomnieć. Obywatel przejmie dowodzenie. Nazwisko. Kasprzycki. Sostkowski. Piszecie nominację do rozkazu. To jest. Zabrać kompanię. Wiem, że ci ciężko, że pociechy, oparcia ze mnie żadnego, ale 100 razy z nią mówiłem, nie da mi rozwodu. Przenieś się do mnie. Proszę cię, bądź cierpliwa. Nie mizerniej mi, proszę cię. Wstydzisz się. Porozmawiam z nią raz jeszcze. Dzisiaj. Obiecuję. Spójrz na mnie. Obiecuję. Nie. Marysiu. Nie. He wants to leave. W każdej chwili możesz się wyprowadzić. He wants to leave. She does not want to leave. I do not want to, ale rozwodu ci nie dam. She does not want to leave. To leave. She stays until the very end. Ja już jeden rozwód miałam. Wystarczy. It is enough. Piłsudski is afraid of what people might say. Piłsudski is afraid of what people might say. Jednak się do nas przenosi? Zapisz to sobie. Harry Józef Piłsudski? Tak. Hauptmann Józef Rybak. Poprosiłem o rozmowę, bo zostałem z ramienia armii odpowiedzialny za polski ruch militarny w Galicji. To jest pańska praca. Och, oczywiście chodzi o pewien rodzaj... Jak się mówi? Aufsicht. Aufsicht? Lata całe żyłem bez Aufsicht. Ja, ich weiß. Źle się wyraziłem. Nazwijmy to współpraca. Nazwijmy to agentura. Sie sollen einander bezeichnen. Dafür wählen. Coś panu pokażę. Cymes, prawda? Ucieczka ze szpitala. To się pan naszukał. Ostatnio w Zakopanem odbyło się spotkanie strzelców, których jest pan komend... Dantym. Byli też posłowie do parlamentu. Mógłby pan coś o tym opowiedzieć? W gazetach było. Mir geht es dabei vor allem um Stimmungen und Richtungen. Nastroje były dobre, a kierunki liczne. No dobrze, jak pan chce. Pewnie pan zmęczony. Sytuacja polityczna i tak przymusi nas do więcej spotkań. Tym bardziej po tym, co się stało dziś. A co się stało dziś? No tak, pan wciąż w podróży. Gdzieś w Sarajewie.
zabity został arcyksiąże Ferdynand. Der Krieg kommt nach Europa. Auf Wiedersehen. Stało się. Austria wypowiedziała wojnę Serbii. To jest pewna wiadomość? Pewna. Sztab austriacki. Stało się. Idź do esplanady. Trzeba urządzić sztab. A dlaczego nie tu? Sztab! Taki dla świata. Żeby nas widzieli. Polska idzie. Ile ma pan ludzi? Tysiące. Wie viel? Samych strzelców 7000. A jak wejdziemy do Rosji, będzie 10 razy tyle. Nas interesuje dywersja. A mnie mobilizacja moich strzelców do polskiego, a nie waszego wojska. I drużyn ze Lwowa też. Dywersja. Linie telegraficzne, magazyny, mosty, kolej. Co w zamian? Waffen. Rząd polski. I gwarancja, że pójdziemy na Warszawę. Nie mam zgody na rozmowy polityczne. To tracimy czas. Ja. Wojna z Moskalami. To w Polsce święto. Jak wejdziemy do Rosji, pójdą za nami tłumy. Musimy mieć gwarancje polityczne. Na dziś mogę dać Waffen. Kommen Sie herein zu mir. Musimy podpisać dokumenty. Na, kommen Sie herein. Bitte. Trzeba słuchać mobilizacji. Zgodził się. W dupie mam jego zgodę. Wiele gada, mało robi. Na rząd przystał? I tak, i nie. Broń. Ma być. A ile jest? 102 Mannlichery i 355 Wendli. Chodź. O. Za mobilizację. Rybak ma mój podpis. Na co się zgodziłeś? Na dywersję, mosty i zamieszki w Zagłębiu. On słyszeć nawet nie chce o rządzie, a nie o armii. Obiecał 150 kilo dynamitu. A w dupie mam jego zgodę! W dupie mam jego dynamit! I tak mnie powieszył za ten podpis. Wojna wybuchła. Austria wypowiedziała Serbii. I Rosji.
Teraz to już pójdzie. Będę spał w oleandrach. Ziuk. Panie komendancie, byłam w górach. Wróciłam do Lwowa. Wykłady miałam w Strzelcu dla kobiet. Jestem tu. Chodźmy do jakiego hotelu. Nie ma tu hotelu, w którym mnie nie znają. Panie komendancie, przyszła wiadomość z Lwowa. Drużyny będą do dwóch dni. Oddaję się pod komendę. Każcie przygotować w Oleandrach miejsce dla kobiet. Obywatel Szczerbińska obejmie ich dowodzenie. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przekroczycie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego. Patrzę na was i pozdrawiam jako pierwszą kadrową kompanię. Od dziś nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy zebrani jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszystkie odznaki. Odtąd jedynym znakiem będzie orzeł biały. Dopóki nowy znak nie zostanie rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą dawne odznaki. Jako symbol zgody i braterstwa. Zwariowałem. Wtedy. I teraz. Wiwat Józef Piłsudski. Kompania, stój! Herwin, Bukacki, obalić słup wroga. Kompania, baczność! Wojsko! Polskie wojsko! Dwóch! Czego się boicie? Polska do was idzie.
Po latach niewoli Polska idzie. Na długo? Kurwy nędzy, czego się boicie? Czego? Jebał was pies. Faza pierwsza. Wykorzystując wojnę narodów, wkraczamy do królestwa. Zajmujemy Warszawę. Faza druga. Jesteśmy z Anglią i Francją przeciwko Niemcom. Jestem przekonany, że początkowo przewaga techniczna Niemiec pokona Rosję. Ale bogactwo i zasoby Francji i Anglii wezmą w końcu górę nad siłami Niemiec. Zawsze mówiłem, że Polacy chcą niepodległości, ale pragnęliby kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. Dziś mamy dziejową szansę, aby tę opinię zmienić. Tak wyglądasz. Taka do mamy podobna jesteś. Piękna jesteś. Już są. Dajcie mu choć chwilę spoczynku. Minutę. Zostaniesz z nami. Tak. Zostanę. Nie będziesz mieszkał po hotelach. Nie chcę już mieszkać po hotelach. Zostań z nami. No masz. Aj, daj. To działa. Telegraf radiowy. Wysyła tekst w eter, a nie po kablach. Tak, żeby nie można było przechwycić informacji. Kiedy mogę zacząć?
Kiedy wola. Tylko proszę dać wcześniej znak, żeby włączyć nadajnik. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom bojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego. Obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losem Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą nam swej pomocy i braterskiego poparcia. Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.